Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. W minioną środę, 27 stycznia, minęło 76 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W tym dniu obchodzony jest również Światowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Przypomnijmy uroczystość, jaka z tej okazji, z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, odbyła się rok temu, dokładnie tam, gdzie wydarzyła się największa zbrodnia w historii ludzkości. Prezydent Andrzej Duda w imieniu całego narodu polskiego zobowiązał się, by strzec prawdy o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. W Auschwitz wybrzmiał dziś głos tych, którzy 75 lat temu milczeli, przygnieceni ogromnym cierpieniem. Najdotkliwszą dla mnie rzeczą była utrata włosów. Dawały mi poczucie kobiecej urody. To słowa byłej więźniarki obozu Bad Schwedagan. Niemcy próbowali odebrać ludziom ich godność. Stworzyli miejsce pełne okrucieństwa, miejsce zagłady. Ludobójstwo. Popełnione tutaj przez funkcjonariuszy hitlerowskiej III Rzeszy pochłonęło ponad 1 300 000 ludzkich istnień. Podkreślał prezydent Andrzej Duda, skalę tej zbrodni, jaką był Holokaust, uświadamia jeszcze jedna liczba. Jest jedna liczba, która jest szokująca, łamie nasze serca. 1,5 miliona żydowskich dzieci zginęło w wyniku Holokaustu. Ale ta śmierć, ta zagłada nie wzięła się znikąd. Nie wzięła się z nieba. Te słowa padły w trakcie spotkania jednego z byłych więźniów Mariana Turskiego z prezydentem Austrii, obecnym zresztą dziś na obchodach w Polsce. I przy okazji tych słów Marian Turski przypomniał, że krok po kroku odbierano Żydom ich prawa. Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć. Hitler testował wtedy świat, mówił przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder. I z każdym kolejnym krokiem widział, jaka jest prawda. Świata to nie obchodziło. I wtedy wiedział, że może zbudować tę fabrykę śmierci. Bo tylko śmierć była celem powstania niemieckiego nazistowskiego obozu. Ogrom dokonanej tu zbrodni przeraża. Ale nie wolno nam odwracać od niej oczu. Nie wolno nam o niej nigdy zapomnieć. Zwłaszcza, że przecież wciąż żyją ci, którzy tragedię Auschwitz widzieli na własne oczy. To także Stanisław Zalewski. Pamiętam wożenie żyjących nagich kobiet z samochodami ciężarowymi z baraku do komory gazowej. Ich krzyk słyszę w mojej podświadomości, kiedy wracam myślami do tamtych wydarzeń. To Polska zachowała pamięć o tamtych wydarzeniach, bo przecież wciąż stoją te mury, które pamiętają zbrodnie sprzed ponad 75 lat. Pragnę podziękować Polakom za to, że zachowali ten były obóz. Dziękuję im, że uczynili z tego miejsce pamięci znane na całym świecie. Podkreśliła była więźniarka obozu Elza Baker i Polska to zobowiązanie, by podtrzymać pamięć, będzie kontynuować. W imieniu Rzeczypospolitej mam przywilej i zaszczyt ponowić zobowiązanie zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co tutaj się wydarzyło. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że to Polska stworzyła największy w Europie konspiracyjny ruch oporu przeciwko III Rzeszy Niemieckiej. To Polacy walczyli przeciwko Niemcom na wszystkich frontach II wojny światowej. I to Polacy... Jako pierwsi nieśli światu prawdę o zagładzie i domagali się reakcji światowych mężów stanu. I to Polacy ryzykowali własne życie, by ratować Żydów. Główne uroczystości zakończyła wspólna modlitwa. Żydów oraz duchownych innych wyznań chrześcijańskich, katolików, prawosławnych i luteranów. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ostatnim elementem obchodów było zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar obozu. Uczynili to wspólnie byli więźniowie oraz szefowie delegacji państwowych.